witajcie, z tej strony Craftcube, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was po bardzo długiej przerwie spowodowanej rozpoczęciem roku szkolnego i jego pierwszym miesiącu. A dzisiaj jesteśmy w kompletnie nowej grze, której dotychczas na moim kanale nie było. Jeśli jesteście na moim Discordzie, link w opisie, no to możecie wiedzieć, że miałem w planie nagrać tą grę. I przepraszam was za tą długą przerwę, tak jak mówiłem, z powodu początku roku szkolnego miałem dużo na głowie. Więc no niestety nagrywaniem zająć się nie mogłem, bo nie było kiedy, ale dzisiaj znalazłem czas, znaczy wczoraj, bo oglądacie to w poniedziałek, nagrywałem to w niedzielę. A teraz przechodzimy do filmu, oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba po więcej filmów, a teraz przechodzimy już do gry. Czyli nie patrz się na niego. Nie będzie z tym problemu. Troszkę sobie ściszę, bo mega głośno. Tam i może sobie... Tam bynajmniej. Nie pójdzie. Również nic ciekawego. Dobrze. Kratka wentylacyjna. Jakieś błędy oświetlenia. Dobrze. Przeszliśmy 16 metrów i w dzisiejszym odcinku mam plan przejść jak najdalej jest to możliwe. Dopóki mnie coś nie zabije. To miało miejsce już w przejściu jakieś 100 metrów w grze, jak grałem sobie normalnie. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale mnie przeraża akurat aktualnie dźwięk tych lamp. Cała zbroja jest obsrana w aktualnym momencie, tak jak sufit w tym miejscu, jakieś dziwne światło przechodzi przez ścianę. No, nie. Nieważne. Okej. Okay. Z tego, co kojarzę, nie można patrzeć na czarne coś. Na szczęście w tej grze nas nie atakuje. Po prostu pojawia się komunikat, żeby... A potem sobie, dobra, nie będę wam spoilerował. Ojejku, zapomniałam. Zapomniałem, żeby sprawdzać zegarek. Bo nie macie pojęcia, który jestem. Jak się teraz... No bo nie można powiedzieć, że boję, ale serce mi bije w tempie przyspieszonym, niż powinno być. Bić normalnie. Idziemy cały czas prosto. Jak przejdziemy 100 metrów, będzie już dobrze, myślę. Co jest? Okej, tak nie robimy. Jezu, ej, ale jestem zasrana. Nie no, na serio. W tym momencie, wam mówię. W tych miejscach chodzić nie powinniśmy. Takich ciemnych. To jest jedna z głównych zasad. Zaplecze. Dobra, przeszliśmy 110 metrów. Więc jest dobrze. Co to było? Drogą, napiszcie, co byście zrobili, gdybyście w realu znaleźli się w zapleczach. Bo w sumie jest to ciekawe, a za bardzo nikt o tym nie mówi. Dobra, jesteśmy 136 metrów. 3. Ej, ale proszę tu na mnie nie trąbić. Jezus Maria. Co jest? Kolejna przesunięta. Jakaś ta w suficie. Już tu byłem. Ale nie to.
nic nie działa. Jezus! Huźwa. Zaraz ginę. Jezu, zawału dostałem. Mocy. Zabierzcie mnie stąd. Nie, to sam się nie spostawię. Jestem cały zasrany. 205 metrów. To coś chyba ze mną idzie. Ej, dosłownie. Zapewne troszkę ściszę, bo pewnie ogłuchliście już dawno. Dobra. Nie idzie to ze mną na pewno? Jezu, to za mną idzie! To za mną idzie! Kuźma! Jest źle. No serio. Jest źle, tak jak jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nigdy nie byłem tak zesrany w tej grze. Jeszcze cały czas mi się włącza ta nakładka ze Steama. Blisko. O mnie! Ej, nie, serio. Pomocy. Już nie chcę nagrywać. Zabierzcie mnie stąd. Ile metrów? Prawie 300. Dojdźmy do 300 przynajmniej, proszę. Tylko 300. Serio. Tylko o tyle, proszę. Trzysta metrów. Jest! Dobra! O! Ej, ale mi się zimno zrobiło nagle. Ej, to ta ciemność ze mną biegnie. Ej, ja mam samą zbroję w stanie, serio. Jeszcze coś, jakiś pułap słychać. Nie. Proszę, powiedzcie, że to jest żart. Dobra! A. Jezu, ale mi serce teraz bije. Ile przeszliśmy? 333 metry. No nie jest najgorzej, powiem. Nie jest najgorzej. Serce mi prawie wyskoczyło. Przez nos wręcz. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka i suba. Jeśli chcecie, możecie napisać komentarz, czy wy się baliście. A teraz do następnego razu. Do zobaczenia i cześć!